Myślałem, że mnie to osobiście nie dotknie. No i niestety na sobie doświadczyłem się, że ten wirus jest groźny. Czy coś panią nauczyła ta sytuacja? Nauczyła mnie, że mimo wszystko trzeba wierzyć w dobrych ludzi. Z drugiej strony poznałam też, co to jest hejt. To historia o odpowiedzialności i etyce, ale też nienawiści, która pojawia się zamiast spodziewanej ludzkiej solidarności. Prowadzący prywatny dom opieki Ewa i Łukasz Goździewiczowie pozostaną na długo symbolem czasu pandemii. Czasu, gdy przez kilka tygodni domagali się pomocy dla swoich ciężko chorych pacjentów, walcząc jednocześnie ze zmęczeniem i groźnym wirusem. Wprowadziliśmy obostrzenia już od początku marca, kiedy pojawił się pierwszy pacjent zakażony w Polsce. Zakazaliśmy odwiedzin przez rodziny, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów. No niestety ta pacjentka, która do nas trafiła zakażona, była ostatnią pacjentką, którą przyjęliśmy do zakładu. No i nieszczęśliwie się okazało, że z nią trafił do nas wirus. Doktor Łukasz Goździewicz wraz z żoną Ewą od blisko 10 lat prowadzą w Kaliszu prywatny dom długoterminowej opieki dla seniorów. Nie unikają trudnych przypadków, przyjmując także obłożnie chorych pacjentów wymagających wspomagania oddechu. Pani Ewa jest dyrektorem placówki. Wiedzę medyczną zapewnia pan Łukasz. To było jego marzeniem zawsze, żeby prowadzić taki dom i pomagać. Specjalnie dlatego zrobił 4 specjalizacje. Także on jest neurologiem, jest geriatrią, jest paliatywny i wewnętrzny, i lekarz chorób wewnętrznych, żeby móc pomagać tym pacjentom, nie? Niedługo po pojawieniu się w domu opieki wirusa okazało się, że prócz części pacjentów zakażona jest większość personelu. Zachorowali też pani Ewa i pan Łukasz. Kiedy sanepid zamknął ośrodek i ogłosił kwarantannę, małżeństwo przekazało 3 dorastających dzieci pod opiekę rodzicom. Sami wraz z 14 chętnymi członkami personelu pozostali w domu opieki razem z pacjentami. Pracowaliśmy praktycznie non-stop, z krótkimi przerwami na odpoczynek, zwłaszcza panie pielęgniarki i panie opiekunki, które bezpośrednio były non-stop przy pacjentach. Tutaj nikt nie patrzał, jakie kto ma wykształcenie. Fizjoterapeuta szedł do pieluch, do karmienia. Dyrektor zamiatał, sprzątał, podawał posiłki. Tutaj wszystkie ręce były ważne, bo nas było po prostu tak mało, a pacjentów tak dużo. Chorzy na COVID-19 pacjenci w najcięższym stanie byli odwożeni do szpitala. Lecz mimo próśb wyczerpanej załogi, władze nie zgadzały się na przewiezienie reszty pacjentów, choć ich stan z dnia na dzień się pogarszał. Sytuacja była ekstremalna, to nie da się ukryć, tak? W momencie, kiedy zostaje się, wiadomo, że wszystkim nam towarzyszył również strach. Przyszli wolontariusze, którzy są zupełnie obcymi ludźmi. Oni wszyscy się zdeklarowali, że zostaną na 2 tygodnie, porzucą swoje rodziny na ten czas, zostaną z 80 paroma chorymi osobami, zamkną się i będą 2 tygodnie siedzieć i opiekować się nimi dzień i noc. Dlaczego państwo tutaj przyjechali? Czy państwo się nie bali? Nie baliśmy się, dlatego że to jest nasze powołanie, pomagać, służyć drugiemu człowiekowi. Ja się nie boję, bo wiem, że jestem na swoim miejscu i czuję się jakby też, no po prostu to jest mój obowiązek. W tym drugim tygodniu no, sytuacja już była na tyle ciężka. Potwierdziły się zakażenia u większości pacjentów. Byli tacy, którzy zmarli? Byli tacy, niestety. Ilu? Niestety, bardzo mi przykro, ale byli tacy. Mieliśmy w samym zakładzie 2 zgony.